Cześć, ja jestem Anita i witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, pokażę Wam, co dostałam na swoje 20 urodziny, także jeżeli jesteście zainteresowani, no to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam Was do oglądania. No i na wstępie muszę coś powiedzieć. Słuchajcie, ten film nie jest po to, żeby się chwalić czy przechwalać tymi rzeczami, które dostałam, tylko ja go tworzę stricte po to, żebyście Wy mieli pewnego rodzaju inspirację ku temu, co Wy możecie komuś kupić na urodziny, co Wy może chcielibyście dostać na urodziny, bo bardzo dużo często przed urodzinami dużo osób się pewnie Was pyta: ej, co byś chciała dostać, żeby utrafić Was w gust. No i może wyjdzie akurat tak, że to, co ja tutaj dzisiaj dostałam, Wam też się spodoba, też byście chcieli, a macie, nie wiem, w najbliższym czasie urodziny, imieniny lub jakąś tego typu okazję, no to postanowiłam, że właśnie Wam pokażę. Także jeżeli jesteście zainteresowani, no to będzie mi bardzo miło, jak ze mną dostaniecie, i zapraszam do oglądania. Zapraszam też na mój Instagram, który znajdziecie tutaj, żeby być ze mną na bieżąco i brać udział w konkursach, rozdaniach, no i razem ze mną tworzyć makijaże na live. Dobrze, to teraz przejdźmy do pierwszej rzeczy, którą już tutaj widzicie. Słuchajcie, dostałam pandę. Ostatnio jak byliśmy w Ikei, to ja tak idę i zobaczyłam pandę. No i tak przeszłam obok tej pandy i mówię: nie no, przecież ona jest przecudowna. Ja w ogóle jestem team maskotki Ikea. Sinkę też mam. W każdym razie właśnie dostałam pandę od moich przekochanych przyjaciół na urodziny. I uwierzcie mi, jak szłam z nią po Piotrkowskiej, to ludzie się na mnie po prostu patrzyli, jakbym miała lat 13, a nie 20. Ale ja mogę mieć 30 lat i tak będę kochać maskotki. No i nie oszukujmy się, panda jest przecudowna i urzekła moje serduszko całym sobą. Także powitajmy pandę w gronie moich maskotek. Ja ją tutaj nam posadzę. Ona dzisiaj z nami będzie robić unboxing prezentowy. Dziękuję bardzo za pandę. Następną rzeczą mamy tutaj. Dostałam słodycze. A oprócz tego, słuchajcie, dostałam perfumy. I powiem Wam szczerze, że ja nawet nie wiedziałam, że Bershka ma swoje perfumy. I byłam w ciężkim szoku, jak wyjęłam ten flakon z tej torebki. I powiem Wam szczerze, że zapach jest mega, mega słodki, bardzo, bardzo przyjemny. Natomiast no, trzeba lubić, bo to jest naprawdę słodki zapach. Flakon w ogóle wygląda obłędnie, on ma takie kryształki w środku, które tutaj w nim latają. Także powiem Wam szczerze, że piękny zapach, bardzo mi się podoba, ale jest bardzo kobiecy, bardzo słodki, no takie zapachy trzeba lubić, ale w ogóle fajna sprawa, że Bershka ma perfumy, ja nawet nie wiedziałam, także fajnie wiedzieć, że no, mają i powiększają swój asortyment. Okej, następną rzeczą, jaką tutaj mam, jest to świeca firmy Village Candle, która pachnie takim zapachem, nie, może nie do końca świeżego prania, co bardziej małego bobasa. W sensie, jak go nasmarujecie kremem, taki wiecie, typowo dla dzieci, albo wybierzecie mu coś w proszku do prania, to jest taki właśnie mocniejszy zapach małego bobasa, tak mi się kojarzy. Ja bardzo lubię takie zapachy, ale wiadomo, takie trzeba lubić, natomiast świeca jest przeogromna i na pewno bardzo, bardzo długo będę ją tutaj sobie palić. Następne, co tutaj mam, to jest The Body Shop i powiem Wam szczerze, że ja bardzo rzadko sięgam w ogóle po pielęgnację The Body Shop. Oni tak przepięknie pakują te pudełeczka. Natomiast jak otworzyłam sobie to pudełko, bo już tutaj zajrzałam wcześniej, to powiem Wam szczerze, że ten zapach to, słuchajcie, jest, już Wam mówię, albo truskawka, albo poziomka. Tak, truskawka. Tutaj jest masło do ciała o zapachu truskawkowym. To ten zapach roznosi się po prostu po całym opakowaniu. Przepięknie pachnie, słuchajcie, także bardzo chętnie sobie przetestuję coś z właśnie The Body Shop. Mam tutaj również krem do rąk o zapachu truskawkowym. No i do kompletu mamy taki mały lip butter właśnie w takim małym opakowaniu. I tutaj dostałam jeszcze świeczuchę i świeczuszka to jest Yankee Candle, to jest właściwie wosk. I to jest zapach czerwonych malin. Słodki, przepiękny. Ja jestem właśnie z tych kobiet, które kochają słodkie zapachy i powiem Wam szczerze, że jak świeczki, to właśnie albo o takim świeżym zapachu prania, coś takiego, albo właśnie słodkie, ale naprawdę, jeżeli chcielibyście komuś to sprezentować, to uważam, że to jest genialnie w ogóle zapakowane. Także The Body Shop, świetna sprawa. Następną rzeczą, jaką tutaj dostałam, to jest co prawda prezent od firmy, ale postanowiłam, że Wam go tutaj pokażę. Jest to bransoletka Handmade, którą mogliście widzieć we vlogu z prezentem dla mamy.
dlatego że dostałam tam właśnie dwie bransoletki i jedna z nich była z grawerem, na którym jest napisane Lolki Enjoy, także chciałam z tego miejsca bardzo podziękować firmie, która dla nas to zrobiła. No i bardzo dziękuję za prezent, bransoletka jest świetna i też mogliście ją widzieć na zdjęciach na Instagramie. Następna jest Sephora i tutaj dostałam kartę podarunkową do Sephory, bo właśnie mówiłam dziewczynom, że jak nie mają pomysłu na prezent, to właśnie mogą mi kupić karty do Sephory. Akurat teraz jest minus 20% na wszystko, także na pewno sobie wykorzystam. Dziękuję bardzo. Dalej, co my tutaj mamy? Mamy taką ogromną paczuszkę. Tak ona wygląda, rozpakowujemy. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to są świeczuszki z Pepco, jakbyście ich szukali. I słuchajcie, one są o takim bardzo przyjemnym, delikatnym zapachu. Przepięknie w ogóle wyglądają te słoiczki, jak je wypalę, to będę miała świetne opakowania na toaletkę. Także mamy takie świeczuszki. Następne, co tutaj mam, to Lindorki. Jak wiecie lub nie, ja kocham te czekoladki. Rzadko sobie na nie pozwalam, ale jak już sobie pozwalam, to wyjdzie tak konkretną ilością. Także mamy tutaj białe. Mamy oczywiście, jakby mogło być inaczej, kawę. Jak wiecie, ja kocham kawę i Nescafe to jest jedna z moich ulubionych rozpuszczalnych kaw. Jak i kremowa, tak i zwykła, po prostu kocham nad życie, naprawdę uwielbiam, także Nescafe to życie i ogólnie kocham kawę, jak wiecie. Mam oczywiście czekoladę i również kartę podarunkową do Sephory, także również dziękuję bardzo, w ogóle dziękuję bardzo za wszystko. Jeżeli mnie oglądacie, to chcę, żebyście wiedzieli, że jestem wam cholernie wdzięczna za to, że was mam i naprawdę cieszę się, że mam takich przyjaciół, jakich mam i jestem w miejscu, w którym jestem, bo bez was byłoby mi smutno. Teraz lecimy dalej. Tu jest coś, na co czekałam bardzo, bardzo długo, bo mój chłopak nie chciał mi dać tego wcześniej. Jest to paleta Jamesa Charlesa we współpracy z Morphe. I były dramy, było wszystko, ale paleta jest przepiękna, mimo wszystko. Jest przegenialna i nie obchodzi mnie. Dramy, nie dramy, paleta jest po prostu cudna i nie zmieniam zdania. Dalej się cieszę z tego, że ją dostałam i naprawdę nie mogłam się doczekać, także na pewno zrobimy sobie nie jeden makijaż tą paletką. No i właśnie a propos czekania, to mój ukochany chłopak kazał mi czekać 3 miesiące, zamówił ją pod koniec lutego, no to prawie 4 i doczekałam się. Dokupił mi tutaj jeszcze te Lindorki. Mówiłam, że kocham Lindora. No i słodko-słone czekolady, bo ja jestem typem człowieka, który kocha słodko-słone połączenia i on dobrze o tym wiedział, dlatego też zestaw czekolad się tutaj pojawił. Widzę, że pobuszował jeszcze w jakimś Rossmanie albo Hebe, bo mam tutaj również maseczki od Selfie Project, od Bielendy i od Eveline, także mamy takie maseczki. I ostatnią rzeczą, jaką tutaj dostałam, jest winko. I oprócz winka dostałam własnej roboty taką mieszankę ciastek i uwierzcie mi, ja wychodzę z założenia, że prezenty nie muszą być drogie, mogą być tańsze, ale własnoręcznie zrobione i naprawdę cieszę się z takich rzeczy, nieważne ile co kosztuje, ważne ile kto w to wkłada serca moim zdaniem i tak, z tego miejsca chciałabym wam serdecznie podziękować też za wszystkie życzenia, które dostałam tego dnia, bo naprawdę dostałam mnóstwo przepięknych życzeń, cholernie dużo wsparcia od was, jesteście dla mnie mega, mega ostoją i bardzo dziękuję, że was mam również i że jesteście ze mną w moim życiu. Mam nadzieję, że jak najdłużej będziemy się tutaj rozwijać, cieszyć się, że mamy siebie nawzajem. Także dziękuję i wam, i moim przyjaciołom i naprawdę dziękuję, dziękuję jeszcze raz za wszystko. I to było, kochani, już na tyle tak naprawdę w tym filmie. Dajcie mi znać, co wam się spodobało najbardziej, co sami chcielibyście dostać, albo czymś może chcielibyście kogoś obdarować. A na dzisiaj ja już się z wami żegnam i dziękuję bardzo za uwagę. A my widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Całuję, buziaki i pa! Mua.